Sen jak miód. Kołysanki na sen dobry, zdrowy i słodki, jak miód. Z kodem rabatowym Bajki jak dawniej otrzymasz 10% zniżki na zakup tego albumu. Sprawdź na ziomkowisko.pl. Za moment zabierzemy Was w świat kolejnej bajki. Jeśli uważacie, że to słuchowisko jest wartościowe, prosimy o wystawienie oceny i obserwacje. Jeśli chcecie być z nami na bieżąco, kliknijcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie, jak tylko nowa bajka pojawi się na kanale. Ziomkowisko prezentuje Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Michał Ziomek z serii Maszyny wujka Stefana. Wózek widłowy w akcji. Czyta Michał Ziomek. No witajcie nasi mali słuchacze! Tutaj ciężarówka. Do tej pory witała się z wami łyżka, ale po ostatniej akcji na żwirowni koparka musiała odpocząć. Ciężko się napracowała, więc należy jej się teraz chwila luzu. Dzisiaj zabieram was na kolejną akcję. Dostaliśmy zlecenie przewiezienia materiałów budowlanych do jednego z kolegów wujka Stefana. Musimy przewieźć trochę piasku, żwiru i kostki brukowej, z których powstanie podjazd do garażu. Ale zanim się wybierzemy na akcję, muszę wam kogoś przedstawić. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. O, jest i on! Nasz nowy kompan! Wózek widłowy! Przedstaw się wszystkim! No witam wszystkich, witam! Jak się macie, nasi mali przyjaciele? Jestem wózkiem widłowym. Małym, zwrotnym i niesamowicie silnym. Oj, uwierzcie mi, wózek widłowy to prawdziwy siłacz. Z całej naszej ekipy chyba jedynie dźwig jest od niego silniejszy. No cóż, taka moja praca. Podnosić ciężkie załadunki, no i przede wszystkim szybko przemieszczać się po magazynach albo placach budowy. No właśnie! Dzisiaj czeka nas dużo pracy. Jedziemy z wujkiem Stefanem do jego kolegi przewieźć trochę materiałów budowlanych. Ach, ciężarówko, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo jestem podekscytowany dzisiejszą akcją. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj razem popracować. Ja też się bardzo cieszę. No to co, lecimy? Lecimy! Jedziemy na akcję! Kto pracować będzie dziś? Ciężarówka, wózek widłowy! Nasz duet to jest hit! Kostkę, żwir i piasek! Załadujemy w mig! Bo zgrana z nas ekipa! Lepszej nie zna nikt! Maszyny wujka Stefana! To dopiero moc! Praca zespołowa w grę, nikt nie zawiedzie się. Każdy sam niewiele zdziała, lecz razem możemy wszystko. W drużynie siła mówią, my potwierdzamy to. No cześć, Tadziu. Jesteśmy już całą ekipą. Haha, witaj, Stefan. Jak zwykle punktualny. No, to się ceni. Wiesz, moje maszyny chyba już nie mogą się doczekać pracy. A w szczególności nasz nowy przyjaciel. Niedawno do naszej ekipy dołączył wózek widłowy. Jego pomoc będzie dzisiaj nieoceniona. O proszę, no to ten będzie miał trochę noszenia. Damy radę, co nie, chłopaki? No to zaczynajmy. Wózku, podjedź do ciężarówki i ściągnij z niej palety z kostką brukową. Będziemy potrzebowali pustą naczepę, żeby ciężarówka mogła pojechać jeszcze po piasek i po żwir. Już się robi, wujku Stefanie! Dobra robota. Ciężarówko, podjedź do pobliskiej żwirowni. Tam już będzie czekał na ciebie mój znajomy Tomek. Załaduje na ciebie 2 tony piasku.
Tak jest, wujku! Chwila, moment i będę z powrotem z materiałem. A ciężarówko, byłbym zapomniał. Jak wrócisz tutaj ze żwirem, to jeszcze czeka cię jeden kurs po piasek. Będziesz pamiętał? No jasne, wujku, pamiętam. Już jadę. Wracam niedługo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A ty, wózku, proszę rozwieź palety z kostką tam i tam. Tak będzie wygodniej pracownikom, którzy będą ją układać. Nie będą musieli zbyt daleko po nią chodzić. To pestka. Zaraz będzie zrobione, wujku. Hej, wujku! Żwir przywieziony! Jadę po piasek! O, i nadjeżdża ciężarówka! Hej, ciężarówko! Wiesz, co robić? No jasne! Zrzucam piasek! Woohoo! No dobra, chłopaki, świetna robota. Jestem z was naprawdę dumny. No to co, Tadziu? Nic tu po nas. Swoje już zrobiliśmy, więc wracamy do domu. Rozliczymy się jutro. Wpadnij do mnie na bazę. Trzymaj się zdrowo. Stefan, bardzo ci dziękuję. Ciężarówko, wózku widłowy, wam też. Jesteście niezastąpieni. Trzymajcie się. No i kolejna akcja zakończona sukcesem. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Wasza obecność motywuje nas do działania. A przy okazji pozdrawiamy Józefa, Ludwika, Dominika, Tymka, Kubę, Zosię, Jasia, Dawida, Kazia, Henia i Jadzie. Od waszych rodziców wiemy, że słuchacie naszych przygód i czekacie na kolejne, a te pojawią się już niebawem. Do usłyszenia! Pa, pa!